Radek, ja do Ciebie mam pytanie, bo wspomniałeś o oczekiwaniach. No faktycznie, może one faktycznie są za duże trochę, za wysokie, bo oba te baraże, oba te mecze, czy dzisiejszy, czy poprzedni z Australią, pokazały, że no do tych drużyn, które no z grupą światową są obyte, które występują w niej no prawie że co roku, no przegramy wyraźnie. To nie jest tak, że to decydowała jedna piłka w piątym pojedynku. Może po prostu my za wysoko podnieśliśmy poprzeczkę i po prostu no nasz tenis polski stał się po prostu na grupę pierwszą. Kiedy nie podnosimy poprzeczki? W każdym sporcie podnosimy poprzeczkę. Jesteśmy generalnie absolutnym, nie wiem, no, krajem, który nie ma jakiejkolwiek perspektywy, czy to w sporcie, czy w jakimś biznesie, czy w życiu prywatnym, nie ma perspektywy dla nikogo. Studenci studiują tylko po to, żeby z tego kraju wyjechać. Trenujemy gdzieś po szopach i to nie tylko w tenisie, tylko na przykład Zbigniew Brudka musi trenować za granicą. To czemu macie takie oczekiwania wobec nas? Może sami wyjdźcie najpierw na ten kort, przepracujcie całe życie na korcie, a dopiero potem miejcie oczekiwania. No to już nie śmieszy. Każdy ma jakieś oczekiwania, każdy jakiś, nie wiem... Przeżyjcie generalnie to, co sportowcy przeżywają. Nie ma żadnej pomocy w żadnym sporcie i w żadnym zawodzie. Każdy musi orać i wyrywać w sobie, żeby coś osiągnąć. Ale chcesz powiedzieć, że przeżywać się ten mecz? No bo z tego mogę odnieść wrażenie, że masz pretensje do nas. No, nie. Czy tam masz artykuł, czy śmiać, co tu piszecie? Oczekiwania. Jakie macie oczekiwania? Kim jesteście, że macie oczekiwania? Oczekiwania może mój trener, który poświęca całe swoje życie, mama, tata, a nie wy. Nasi czytelnicy. Co nasi czytelnicy? Artur, dziękuję bardzo. Do we have some questions in English, maybe? Mój trener, który płacze, jak przegrywam. Ja mam prośbę, żeby na kraju odpowiedział na moje pytanie. No to było do niego pytanie. Oczekiwania. Co takiego robicie, że możecie mieć oczekiwania bez nas? Co robicie? Siedzicie nas, krytykujecie nas to. Co robicie? I po tym macie oczekiwania? Jutro pochwalimy. Radku, zechcesz odpowiedzieć na pytanie? Ja bym chciał tylko zauważyć, że jak któryś z naszych zawodników dochodzi do finału, to artykuł jest przegrana w finale. Jak ktoś osiąga sukces, no to jest... Bo teraz trzeba stworzyć generalnie przez całą karierę. A śmiecia i zero można stworzyć w jeden mecz. W naszym kraju. Ja mówię, że ale co nie ogólniać? Co? Tak to wygląda.